co jeśli to, co znasz, to fikcja i kłamstwo? Co jeśli to, czego doświadczyłeś, to kłamstwo? Co jeśli to, co masz w głowie, to kłamstwo i nieprawda? Co jeśli twoja opinia jest kłamliwa? Możesz dzisiaj podważyć wszystko to, co poznałeś w swoim życiu i uznałeś to za fakt, za prawdę, za coś prawdziwego. Możesz dzisiaj to podważyć, bo jest takie narzędzie jak podważenie. Ja musiałem podważyć kilka lat do tyłu swoje koncepcje, swoje zdanie. Musiałem podważyć wszystko to, co uznałem za prawdziwe. Musiałem podważyć to w swoim życiu, aby przyjąć prawdę do życia. Aby przyjąć prawdę ostateczną. Musiałem podważyć wszystkie elementy w swoim życiu. Moje działania. Moje błędne działania, okazuje się. Bo to był błąd. Inaczej grzech. A za wszystkie grzechy zapłacił Jezus, który jest prawdą. I ty dzisiaj możesz podważyć wszelką nieprawdę w swoim życiu. Możesz podważyć w zasadzie wszystko, to czego doświadczyłeś i to co uznałeś za fakt. Bo dzisiaj ci chcę wprowadzić, chcę ci podać, zaprezentować Jezusa, który zapłacił za twoje grzechy i wstał z martwych i który jest dla ciebie ratunkiem tak naprawdę, ostatecznym. I ten Jezus, jeśli mówię i kojarzy ci się to z religią, z kościołem, które cię wychowano. Mnie też wychowano, ja też wychowałem się w ogóle w kościele katolickim, zrobiono mi chrzest, bierzmowanie, jakieś takie różne rytuały, ja się modliłem różnymi modlitewkami i robiłem różne rytuały religijne i myślałem, że to ma związek z Jezusem. Okazuje się, że nie. No i to właśnie musiałem podważyć wszystkie błędne mniemanie. Musiałem to podważyć i uznać, że jestem w błędzie, czyli że jestem grzesznikiem. Musiałem to uznać. I że ktoś, jeden, jak mówi Biblia, jeden sprawiedliwy, Jezus Chrystus, który nie zgrzeszył myślą, mową i uczynkiem. W żaden sposób nie zbłądził, chodząc tutaj po ziemi 33,5 roku. Poszedł na krzyż za moje błędy, abym ja mógł mieć życie. Abym ja mógł się pojednać z Bogiem. Bo Jezus to Bóg. Jezus jest jedynym Bogiem. Nie ma innego. Nie ma wielu Bogów. Jest jeden Bóg. I ma na imię Jezus. Jeszua z hebrajskiego znaczy Bóg ratuje. Chciałem podać taką analogię, że jesteś podobny do człowieka, który na środku oceanu tonie i wrzucam ci koło ratunkowe. Wielu jest was takich, którzy tego koła nie chcą, ale wielu złapie się tego koła. Jezus powiedział, że szeroka brama jest do śmierci, a wąska jest do życia, a mało jest takich, którzy nią idą. A więc dzisiaj złap się tego koła, o którym ci mówię. Raz. Możesz się złapać tego koła ratunkowego, które ma na imię Jezus, który zapłacił za twoje grzechy. Mówię ci prawdę. Nie chciałbyś się przekonać dopiero po śmierci o tym, że miałem rację. Dzisiaj możesz uwierzyć w to. Dzisiaj jest dzień zbawienia. Słowo Boże mówi, Biblia mówi, że jeśli dzisiaj usłyszysz Jego głos, a głos Jego słyszysz, ponieważ ja mówię w imieniu Boga, w imieniu Jezusa, to nie zatwardzaj serca swego, tylko w Niego uwierz. Przyjmij dzisiaj Go do serca, możesz dzisiaj Go przyjąć do serca przez wiarę. Wiara to nie jest chodzenie do kościoła, chodzenie, siadanie w ławie, przyjmowanie sakramentów i słuchanie tego, co ksiądz powie, pójść w imię Ojca i Syna i za bramę. I żyjesz dalej, jak żyłeś.
Wiara jest pewnością tego, czego nie widać, a więc dzisiaj tą wiarą możesz uwierzyć, że Jezus Chrystus zapłacił za twoje grzechy i wstał z martwych. Możesz uznać Go dzisiaj jako Pana i Zbawiciela swojego życia. Przyjmij dzisiaj Go. Możesz wspinać się na szczyt kariery swej. Możesz robić to z różnych intencji. Może tylko dlatego, że nie wiem, coś sobie udowodnić, może chcesz się pokazać. Może chcesz tylko zacząć, albo chcesz może innym zaimponować, ale jeśli nie masz Jezusa w sobie, to jesteś jak nad przepaścią. Dzisiaj możesz ubezpieczyć się w Bogu, przyjąć Jezusa do serca, który zabezpieczy cię i ochroni cię. Jeśli nie przyjmiesz moich słów, to spadniesz do piekła. Jesteś w niebezpiecznym miejscu, a wydaje ci się, że rządzisz. A możesz dzisiaj rządzić, możesz rządzić jedynie z Jezusem Chrystusem, tak jak mówi Biblia. Naprawdę. Mówię ci serio. Przyjmij słowa prawdy. Przyjmij Jezusa. Może nie wiesz, o co chodzi, może masz kiełbaszone w głowie przez ten system religijny w tym pieprzonym kraju, ale dzisiaj możesz powiedzieć: Jezus, ja nie wiem, o co chodzi. O co chodzi z tym Jezusem? Nie wiem, o co chodzi z Tobą, ale chcę Cię poznać. Jeśli ten człowiek rzeczywiście jest od Ciebie, to chcę poznać prawdę. Chcę poznać Ciebie. Chcę w Ciebie uwierzyć, chcę Cię przyjąć do serca. Chcę, żebyś był moim Panem i Zbawicielem. Ja wierzę w to, że zapłaciłeś za moje grzechy. Ja wierzę w to, że stałeś z martwych. Możesz się na nowo narodzić, bo jesteś martwy duchowo, człowieku. Uwierz dzisiaj w Ewangelię. Jezus też wziął wszystkie choroby na krzyż. Jest napisane, że On, Jego ranami, Jego śnicami jesteśmy uzdrowieni. On powziął wszelkie cierpienie na krzyż. Wszelkie cierpienie duszy, wszelkie cierpienie ciała. On poniósł na krzyż, żebyś był uzdrowiony. Dlatego też Jezus uzdrowiał chorych, wypędzał demony. My robimy to samo, ponieważ On powiedział, że idźcie, kładźcie ręce na chorych, a oni będą uzdrowieni, wyganiajcie demony. I powiedział w Marka Ewangelii, w Ewangelii Marka w 16 rozdziale: głoście moją Ewangelię. To znaczy się dobrą nowinę. Mamy dla Ciebie dobrą nowinę. Nazywam się Murach Tomasz, możesz mnie znaleźć na Facebooku. Jestem w Kościele Mocy. Jesteśmy na Dzierżoniowskiej 11. Spotykamy się w niedzielę na nabożeństwa, a w tą niedzielę będziemy pod kolumną Zygmunta o godzinie 13. Możesz przyjść, możesz przyjąć swoje uzdrowienie, możesz przyjść zobaczyć, jak uwielbiamy Boga. Możesz dzisiaj przyjąć już zbawienie w ogóle. Bo jeśli ten Jezus wróci jutro, bądź jeśli nie zdążysz do przyjścia Jezusa i zginiesz pod kołami samochodu, albo cię coś zabije, albo spadniesz z mariotu, to pójdziesz do piekła. Więc uwierz dzisiaj w Jezusa. Amen.